Na wyjazdowej sesji spotkali się w Suwałkach radni Sejmiku Województwa Podlaskiego. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód. Tematem obrad były m.in. utworzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w województwie podlaskim, pomoc finansowa na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Jak wyjaśnił Bogdan Dyjuk, przewodniczący gremium, takie wyjazdowe sesje kończą kadencję Sejmiku. Pierwsza odbyła się w Łomży, teraz przyszedł czas na Suwałki. Zdaniem radnego taki wyjazd to dobra możliwość, aby radni wojewódzcy spoza Suwalszczyzny poznali ten region i jego problemy. Nie jest tylko kwestia możliwości na przykład państwa spotkania się bezpośrednio na sesji sejmiku, bo jak sobie przypominam, to chyba nie miałem przyjemności gościć kogoś z państwa podczas sesji w Białymstoku, ale to także jest kwestia, aby radni przejechali się w tą część, do której może niezbyt często zaglądają, czy wręcz sporadycznie, albo może takie przypadki jednostkowe zdarzają się, w ogóle nie byli. Stąd zaprosiliśmy tutaj do Suwałk. Także tutaj odnosi się tego miejsca, aby zobaczyć, jak pieniądze w ramach programu Polski Wschodniej były wykorzystywane, czy celowo, czy nie, to jest inna kwestia.